Środa upłynęła pod znakiem wąglika w Urzędzie Miejskim i bomby w szpitalu. Powspominamy również słupską giełdę towarową, która właśnie zakończyła swój krótki żywot. Na zakończenie zaś smutna wiadomość dla wszystkich pomorskich grzybiarzy. Oglądasz serwis informacyjny 10 Minut TV. Zapraszamy! Pracę słupskiego urzędu sparaliżowała tajemnicza przesyłka, która zawierała proszek z groźnym wąglikiem. Później w szpitalu nieznani sprawcy podłożyli bombę. Trzeba było ewakuować personel i pacjentów. Na szczęście były to tylko ćwiczenia. Jednak nie byle jakie. Akcja pod kryptonimem Słupia 2014 trwała 2 dni. Jako pierwsze zostały przeprowadzone działania akcji kurierskiej na terenie miasta. Kolejnym etapem była akcja w ratuszu, a ostatnim ewakuacja jednego ze szpitalnych oddziałów. Sytuacja kryzysowa w ratuszu miała miejsce z samego rana. Przesyłkę z tajemniczym proszkiem dostała jedna z urzędniczek. Natychmiast powiadomiła odpowiednie służby. Strażnicy miejscy wyłączyli to skrzydło ratusza, a do akcji przystąpili strażacy. Wyposażeni w specjalne kombinezony wynieśli z budynku groźny proszek. Otrzymaliśmy wiadomość, że do kancelarii została dostarczona przesyłka, do kancelarii urzędu. W jednej z przesyłek znajdował się biały proszek. Prawdopodobieństwo, że jest to proszek zakażony wąglikiem. Strażacy sprawnie uporali się z niebezpieczną substancją. W specjalnym pojemniku wynieśli proszek z wąglikiem z ratusza. Substancja trafiła do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jak twierdzi kierujący akcją Andrzej Macedoński, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Słupsku, ćwiczenia są doskonałym sprawdzianem umiejętności służb. Gdy udało się opanować sytuację w ratuszu, służby miejskie kolejny raz zostały postawione w stan gotowości. Tym razem pracownicy szpitala otrzymali informację o podłożonej bombie. Wybuchowy pakunek miał być ukryty na jednym z oddziałów. W tym przypadku zaszła potrzeba ewakuacji pacjentów oraz personelu. Jeszcze w trakcie ewakuacji na miejscu pojawili się policjanci i strażacy. Specjalna ekipa policyjnych pirotechników zajęła się zabezpieczeniem bomby. W trakcie akcji nie zawiodły systemy alarmowe i środki łączności. W najbliższym czasie dowódcy poszczególnych jednostek i szefowie placówek będą analizować działania swoich podwładnych. Według wstępnych ocen ćwiczeń wszystkie służby miejskie spisały się bombowo. Założenia słupskiej giełdy Hansa były szczytne. Wszak handel w Słupsku ma się dobrze, o czym świadczy frekwencja w wielkopowierzchniowych galeriach handlowych. Nie wszystkich, bo galeria Wiatraki od zawsze miała problemy z przyciągnięciem klienteli. Niemniej dobrze przemyślana oferta mogła odwrócić ten niekorzystny dla ulokowanego w Bolesławicach obiektu trend. Dzierżawiąca teren niemiecka rodzina Henning zdecydowałaby opustoszały plac przy galerii zamienić w giełdę towarową. Idea ta zdawała się być jak najbardziej słuszna, biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie rodziny w organizacji tego typu przedsięwzięć, a także popularność wśród słupszczan giełdy w niedalekim Koszalinie. Pomysł wcielony został w życie w czerwcu bieżącego roku. Co tydzień, w każdą sobotę i niedzielę giełda Hansa przyciągać miała tłumy zarówno sprzedających, jak i kupujących. Samochody, meble, żywność, chemia gospodarcza, było w czym wybierać, a w zasadzie byłoby, jednak słupszczanie wykazali się sporą odpornością na czyhające w Bolesławicach atrakcje. Tylko czy to wina mieszkańców, czy jednak organizacji jako takiej? Ilość hipotez jest odwrotnie proporcjonalna do ilości osób zainteresowanych słupską giełdą.
Teoretycznie rozłożenie działalności na 2 dni powinno pomóc przedsięwzięciu, jednak efekt był zgoła odmienny. W sobotę nieliczna grupa wystawców oczekiwała na klientelę. Ta jednak pojawiała się dopiero w niedzielę, by zastać opustoszały plac, ponieważ handlowcy przenosili się do oddalonego o niespełna 70 km Koszalina. Reasumując, mieliśmy do czynienia z błędnym kołem, w dodatku słabo promowanym wśród mieszkańców. Nieliczne plakaty nie były w stanie odpowiednio nagłośnić giełdy Hanza, co skończyło się zawieszeniem przez nią działalności po niespełna 3 miesiącach istnienia. Co ciekawe, o jej istnieniu wielu słupszczan dowiedziało się dopiero teraz, gdy media poinformowały o jej zamknięciu. Być może całą winą należy obarczyć lokację, nad którą zdaje się wisieć jakieś bliżej niesprecyzowane fatum. Podmuch tłoczonego przez wiatraki powietrza wywiał większość najemców, a chętnych do nabycia całego obiektu na obecną chwilę ciężko znaleźć. To będzie cios dla grzybiarzy. W szczytowym momencie sezonu nie będą mogli wejść do lasów. Wszystko przez szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie. Zakaz wydał pomorski lekarz weterynarii. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w dniach od 27 do 30 września na terenie całego województwa. Przez następne 3 tygodnie nie powinniśmy wchodzić do lasów. Zakaz przypada na szczyt sezonu grzybiarskiego, a lasy w naszym województwie, a szczególnie w okolicach Słupska, uchodzą za grzybowe zagłębie. Służby weterynaryjne zdają sobie sprawę, że to okres wzmożonych wizyt w lesie. Jednak to także najlepszy okres do walki ze wścieklizną. Służby leśne będą więc patrzeć na grzybiarzy z pobłażliwością. Nie będą ich karać mandatami, ale pouczać i zachęcać do zaniechania grzybobrania. Weterynarze przestrzegają przed dotykaniem rozrzuconych szczepionek, które dla ludzi mogą być szkodliwe. Osoby, które nie zastosują się do tej przestrogi, powinny kontaktować się z lekarzem medycyny. Szczepionka to mały kwadracik o wymiarach 3x3 cm o zapachu mączki rybnej. W środku jest zatopiony blister zawierający niezjadliwego wirusa wścieklizny. Lis jest w stanie wywęszyć się z odległości kilku kilometrów.